Nigdy nie wiem, kiedy jest właściwy moment, żeby zacząć kręcić. W sumie zawsze zwlekam z tym kręceniem. Może po prostu zacznę tak od środka. Dzierżę tutaj w mojej lewej ręce granata i mopa. Nie da się ukryć, że to jest mop. Właśnie pod drzewkiem kaki. Owoce są zarąbiste. Wow, właściwie to mam ochotę na jednego. Ha! Chwilunia. O, co? Te są jeszcze niedobre. Ten owoc praktycznie musi wyglądać, już musi być tak dojrzały, mięciutki jak pomidor. Jak na przykład właśnie, opla, cholera. Ten owocek. Wow, niech się w niego wgryza. To jest chyba słodsze niż cukier. Zbieram swojego mopa, swojego granata i uderzam do kuchni. Tak, dokładnie jest tak. Jest tak tutaj bardzo trudno. Oh, and I speak Polish, yes. That's mostly for my family and my sisters. Tutaj mamy kasztany jadalne. To jest niedźwiedź. On myśli, że jest psem. I wszyscy też myślą, że jest psem, ale ja wiem, jaka jest prawda. To jest niedźwiedź. Ups. Tam mamy widok z okna, ale ja postanowiłam, że nie pokażę wam tak od razu wszystkiego. Będę w kilku odsłonach ujawniać to, gdzie jestem. Powiem wam jedynie, że mamy tutaj stanowisko pracy kucharza. Tutaj mamy pełną, wypasioną kuchenkę. Przyprawy, oleje, zmywak. O, tutaj jest zmywak, noże. Dostałam ostrzeżenie, że niektóre noże są profesjonalne i kosztują nawet 600 euro, więc w sumie podciąć sobie żyły takim nożem to byłby zaszczyt. Okej, okay, jako że moje pranie się jeszcze nie skończyło i naprawdę mam ochotę na tego granata, to myślę, że znajdę sobie jakieś fajne miejsce, żeby go obrać i zjeść oczywiście. Będę potrzebowała do tego miski, okej. Okay. Mamy miseczkę. Mierda! Sorry. Okej. Okay. Otwieranie granata. Nie mam pojęcia, czy pierwsze było słowo, nazwa tego owocu, granat? Czy nazwa granatu takiego... hand grenade. Ah, oh, they're nasty. Ta-da! Będę go jadła sobie po kawałeczku tutaj. I jeszcze nie ujawnię, gdzie się znajduje. Ani też nie powiem wam, dlaczego się tutaj znajduję. Po prostu sobie będę siedzieć i delektować się moim granatem. Do zobaczenia wkrótce.